tego, iż ksiądz Bong mówi tylko półprawdę, a nie całą prawdę zgodną ze stanem faktycznym naszej ojczyźnie. Tutaj macie to na to. Sprawdzam po krążę kochanie mojej, bo mam, ona mi zablokowała już, ale za chwileczkę wejdę z innego tego. Oj, to miało mi się. Mój komend wyszło. Żałuję, że wzięła mnie sobie ją sobie. A tego. No skinaj sobie ją z dokumentami, nie? Albo tak. Nawet boli. Potrafiam. No każe, kochani. Tak więc nie wiem, gdzie usunęła po prostu baterię czy. Ale mnie zablokowała. W komentarzu swoim po prostu też określiłam, że jakoś bardzo ich słowo, tych wszystkich celebrytów YouTube'owych na przykład, którzy mają po tysiące wyświetleń, tysiące subskrybentów, jakoś dziwnym trafem ich parzy słowo okupacja. Brońcie, Panie Boże, żeby Polacy też wiedzieli, że są okupowanym narodem. Bo kurwa się skończą. To nie te kurwa. Serio? Tak ma to wyglądać? Nie ostrzegać, nie informować, tylko pierdolić kurwa katapoły? No jakimi wy kurwa Polakami jesteście? Rodakami? Krajanami? Swojakami? Że nie chcecie kurwa ludziom powiedzieć w twarz, jak już tym zajmujecie, że żyją pod okupacją, że są okupowani przez polskojęzyczny zarząd. Dziwnym trafem omijać ten temat. Broń Boże, żeby powiedzieć o Tadeuszu Cichockim i jego pracy, jaką wykonał do tej pory na rzecz narodu polskiego i w interesie narodu polskiego i zgodnego z polską racją stanu. Parzy temat, parzy, no bo by się skończyło kogoś, na czym byście zarabiali, nie? A tak, promujecie, pierdolety, fajnie jest, kręci się kasiorka, wyświetlenia, celebrytwo, gwiazdorstwo, popularność. Wstydzilibyście się. Wy też nie macie chrzty honoru. Krzty honoru nie macie. Skoro nie potraficie przekazać wiedzy, przesłać wici. Dalej. Większość z was, takie skaczące weszki kuźwa na grzybieniu. Sorry, ale taka jest prawda. Możecie mnie teraz nie lubić, nienawidzić, mam to gdzieś. Jak wejdziecie sobie na moje wcześniejsze materiały, cały czas mówię, że żyjemy pod okupacją. Żebyście bojkotowali wszystko to, co nie jest w interesie narodu polskiego, co jest na szkodę. Zresztą w Okrągłym Blaku oni nie mają uprawnień legalnych. Nie mają legalności uprawnień. Daliście im te upoważnienia i uprawnienia, to gdzie oni je mają? A, wspomniałam. Kuźwa, te X-y zostawiacie na tych karteluszkach, które rzekomo są kartami wyborczymi. A, serio? Ale was w chór robią, aby w to wierzycie. Oczywiście ta osoba kieruje najbardziej do tej grupy, która jest zaślepiona, nieświadoma, niechcąca powziąć wiedzy, informacji faktycznej o naszym stanie rzeczywistym, o cyklicznym zamachu stanu, czy to poza naszym narodzie. Tyle, może aż tyle. Jezu, ale ci policie, słuchać popierdółek, kurwa, i się parać tym strachem, który wam przekazują. O, taka Kasia S. Już was przygotowuje do resetu. Już was tam straszy cały czas. No, że on nadejdzie. A wy czekajcie z nóżką na nóżce, kuźwa, i nic nie róbcie, niech was dojadą. Polskojęzyczni. Macie rację, oddawajcie wszystko, co macie. Za waszą zgodą, za waszym przyzwoleniem, za waszym cichym milczeniem, za jęczeniem tylko na internetach, komentarze i tak dalej, i to dalej robicie w tym. Walla Boga, nie? A wy zapierdalacie, kurwa, do jelga niefotrującego, Urzędu Skarbowego, Ratusa, i składacie deklaracje, wnioski, prośby, podania. I posłusznie niewolnikami jesteście. Kończę. Cześć, czołem. Wiwat, świadomy narodzie Polski. Wiwat, Olane. My nigdy się nie poddamy. Czołem.